Żeby być posłusznym, to trzeba usłyszeć. A żeby usłyszeć, to trzeba słuchać. Bardzo proste. A jak bardzo nam się nie chce. Jak bardzo też jesteśmy ograniczeni przez to wszystko, co nam ten słuch zabiera, wprowadza hałas, jakoś niszczy, deformuje. Może po prostu zacznijmy słuchać. Wyłącz wszystko. Odetnij się. Weź ten fragment słowa, który dzisiaj Pan nam daje i posłuchaj. Jezus prawdopodobnie oblałby pierwszy, lepszy sprawdzian z matematyki. No na pewno maturę z matematyki także by oblał. Bo w Ewangelii bardzo często mówi o tym, że to, co mniejsze, jest ważniejsze od tego, co wydaje się wielkie. Tak mówi też w dzisiejszej Ewangelii. Kto chce być wielki spośród was, niech stanie się tym najmniejszym, niech stanie się sługą wszystkich ludzi. Jezus rozwala cały system, który mamy w głowie do góry nogami. Mówi, wielkość człowieka jest w tym, na ile potrafimy służyć innym ludziom. Właśnie też dlatego, że On mówi o sobie, że ja jestem pomiędzy wami jako ten, który służy. My służymy innym ludziom właśnie z tego powodu, że Bóg jest sługą nas, wobec nas, że służy nam jako ten, który nas po prostu kocha i szanuje. Takiego pragnie Kościoła, takiej pragnie wspólnoty, takich pragnie swoich uczniów. Aby papierkiem lakmusowym tego, kim jesteśmy, jakim jesteśmy dzisiaj Kościołem, było właśnie to kryterium, kryterium służby. Bo Kościół, który nie służy, służy do niczego.